Myślę, że spotkanie z punktu widzenia kibica nie było takie piękne, ale to są play-offy i tylko taką grę możecie oczekiwać w tej serii. Dwie drużyny pokazały, że są warte siebie, że zasłużenie jesteśmy w półfinale, spotkaliśmy się w półfinale. Wyrównany mecz, gdzie moi zawodnicy wytrzymali tą presję kibica, oprócz 4 minuty w końcówce trzeciej kwarcie, gdzie trochę straciliśmy kontrolę nad grą, to wyglądało przyzwoicie. Cieszymy się bardzo z wygrane, ale to są play-offy, musimy być świadomi, jesteśmy świadomi, że to jest dopiero jeden mecz, gra się do 3 zwycięstw, także teraz jest czas na szybką regenerację i gra się toczy dalej. Dziękuję. Robert, twoja opinia o dzisiejszym spotkaniu? Mógłbyś do mikrofonu? Oczywiście. Dobry wieczór. Nie ukrywamy, że cieszymy się bardzo z tego pierwszego spotkania, że poszło po naszej myśli, ale tak jak trener powiedział, to są play-offy, to jest dopiero pierwszy mecz. Wszystko przed nami, wszystko się może zdarzyć. Cieszymy się bardzo, że udało nam się zatrzymać Rosę na niecałych 60 punktach na własnym terenie, także mamy dużo powodów do radości, ale też są powody do przemyśleń, żeby poprawić pewne elementy, szczególnie z trzeciej kwarty, także widzimy się w sobotę. Przede wszystkim gratuluję Anwilowi, trenerowi Mniczyciowi zwycięstwa. Był to taki mecz, jak się spodziewaliśmy. Czyli twardy, ze zmienną obroną. My chyba za wolno chcieliśmy rozegrać pierwszą połowę i to był trochę nasz problem. My musimy grać szybciej, ruszać się, a w pierwszej połowie to często gęsto stało tak, że wyglądało tak, że jeden zawodnik stał i kozłował sobie piłeczkę. Nie możemy tak grać, jeżeli myślimy o zwycięstwie tej serii i mam nadzieję, że to się w kolejnych meczach poprawi. Na pewno trzeba powiedzieć słowo uznania też dla naszych zawodników, bo przegrywaliśmy 15 punktami. Wróciliśmy do gry, wyszliśmy na prowadzenie. I tak jak jeszcze raz powtórzę, przed meczem mówiłem, jeden rzut, najpierw, w tym przypadku dwa rzuty, najpierw Robert Skidniewski na remis, później Dawid Jelinek na zwycięstwo. Szkoda, bo myślę, że pomimo tej kiepskiej pierwszej połowy mieliśmy szansę na zwycięstwo, na 0-1. I musimy za dwa dni się pozbierać i powalczyć o zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję. Michał, twoja opinia o spotkaniu? Tak jak trener powiedział, zaczęliśmy trochę wolno. Myślę, że jeżeli będziemy grać tak agresywnie w obronie i też w ataku, jak pokazaliśmy w pewnych fragmentach drugiej połowy, jeżeli będziemy grać tak cały następny mecz, to myślę, że nasze zwycięstwo będzie pewne. Jeżeli będziemy mieć takie przestoje jak w pierwszej połowie w tym meczu, no to będziemy się męczyć cały następny mecz i możemy przegrać, więc musimy pracować nad detalami. Dziękuję.